Witajcie kochani, dzisiaj w trochę innej scenerii, dlatego że niektórym z Was przeszkadza, jak jest za dużo książek w tle, bo Was rozpraszają, innym przeszkadza echo w mojej kuchni. Zobaczymy, jak wyjdzie dzisiaj. Dzisiaj jedziemy już z pierwszym magicznym kwadratem, mianowicie z magicznym kwadratem wedyjskim, a w następnym odcinku omówię pozostałe magiczne kwadraty planetarne. Nie przedłużam, zapraszam. Może na początek powiedzmy sobie, kochani, co to jest ta tajemnicza prima materia. Prima materia jest jednym z najbardziej takich fundamentalnych pojęć w alchemii i jest jednocześnie wytrychem do mądrości ukrytej w jej symbolach. Dosłownie oznacza ona pierwszą sprawę. I prima materia jest to taki oryginalny materiał, z którego stworzony jest cały wszechświat. Przekonanie, że wszystkie rzeczy na świecie są ostatecznie zrobione z jednej i tej samej substancji, jest podstawą alchemicznej teorii transmutacji. Ale tożsamość tej tajemniczej substancji jest jednocześnie największym sekretem każdego alchemika. Każdy, komu udało się wyodrębnić tę pierwszą sprawę, tę prima materia, tak, odniósłby jednocześnie sukces w wielkim dziele, czyli tym magnum opus, o którym nagrałam oddzielny film, więc jeśli ktoś nie widział, to zapraszam do nadrobienia zaległości. I chociaż cała koncepcja prima materia brzmi jak taka bardzo mistyczna idea, tak, to idzie ona w parze ze współczesną nauką jak najbardziej. Ołów i złoto, czyli ten taki, zdawałoby się, w ogóle bezwartościowy metal i jednocześnie najbardziej cenny i wartościowy metal, no pomijam tutaj już platynę na przykład, tak, ale ołów i złoto są w rzeczywistości wykonane z tych samych elektronów, z tych samych pozytonów i z tych samych neutronów. Metale są rutynowo przekształcane w sercach gwiazd. Jednak zgodnie z doktryną duchowej alchemii, eksperymenty laboratoryjne, które uwielbiają takie różnego rodzaju rozdymki, dmuchacze, mają one służyć jako taka teoretyczna podstawa i seria metafor, tak, których ostatecznym celem jest jednak to duchowe złoto i magiczna moc oświeconej istoty. Zgodnie z tą perspektywą, pierwsza materia, prima materia, wcale nie jest substancją chemiczną, nie jest substancją materialną w potocznym znaczeniu tego słowa. Biorąc pod uwagę istnienie świadomości, pierwsza materia, jako początek wszystkich rzeczy, które istnieją, musi zostać odnaleziona przed podziałem wszechświata na dualizm umysłu i materii, tak? To jest podstawa wszystkich cudownych mocy przypisywanych właśnie kamieniowi filozoficznemu i eliksirowi życia. I umysł, który zwrócił się do wewnątrz i odnalazł w sobie swoją fundamentalną naturę, czyli tą naturę sprzed podziału na dualizm, tak? Przebywa on na tej płaszczyźnie egzystencjalnej, z której powstają wszystkie materialne przyczyny. I pomimo, iż głównym zadaniem każdego początkującego alchemika jest osiągnięcie stanu pierwszej sprawy, stanu prima materia, to nie jest ono ostatecznym celem alchemii, tak? Jest właściwie dopiero takim początkiem jego drogi i aby rozpocząć pracę alchemika, trzeba już posiadać tę tajemniczą substancję, z którą następnie pracuje się, aby stworzyć kamień filozoficzny. Umysł i materia są ze sobą zjednoczone. Jest to zarówno początek, jak i koniec całego dzieła, tak? Odpowiedzią jest percepcja lub wiedza. Czym jest umysł, jeśli nie tym, co postrzega, i czym jest materia, jeśli nie tym, co jest postrzegane. Są odpowiednio podmiotem i przedmiotem poznania.
ile ludzkość jest świadoma lub kiedykolwiek mogłaby być świadoma, materia istnieje tylko jako obiekt świadomej świadomości. Wiem, że w tym momencie znowu popełniłam tautologię, ale nie przychodzi mi do głowy żadne lepsze określenie. Wiedza lub percepcja ma zatem równy udział w naturze zarówno umysłu, jak i materii. I jest to substancja, nad którą alchemik musi pracować. Poprzez wiedzę i jasność oświeconej świadomości można dokonać wszelkiego rodzaju cudów. Jak zostaniecie ze mną dłużej na tym kanale, to może wszyscy w końcu zostaniemy cudotwórcami, czego Wam i sobie życzę. Ale wróćmy do prima materia, czyli prima materia to wieczna matryca, to uniwersalny matematyczny porządek. I nie zaskoczę już teraz pewnie nikogo, jeśli powiem, że w tym porządku na pierwszy plan się wybijają właśnie nasze magiczne liczby, czyli liczby 3, 6 i 9. I zanim ktoś ochoczo mi zarzuci, że ja znowu rozprawiam o okultyzmie zamiast o nauce, którą reprezentował przecież Nikola Tesla, to pragnę zwrócić Waszą uwagę na fakt, że prima materia była Tesli bardzo dobrze znana, gdyż ten matematyczny porządek to nie jest nic innego jak właśnie taki wedyjski kwadrat, na którym opiera się kwadratowa tabela mnożenia. Tyle, że wszystkie liczby zostały tutaj zredukowane numerologicznie do jednej cyfry, tak? Czyli na przykład zamiast 12 mamy tutaj 3, tak? Bo 1 i 2 daje nam 3. Zamiast 18 mamy 9, bo 1 plus 8 daje nam 9 i tak dalej. Wszystkie liczby zostały tu zredukowane do postaci jednocyfrowej. O tym, że Wedy nie były Tesli obce, już wspominałam w odcinku 0, więc nie będę teraz ponownie tego wątku rozwijała. O pochodzeniu tego wyjątkowego kwadratu w zasadzie nie wiemy, kochani, nic, więc nic Wam na ten temat nie powiem. Kwadrat jest tabelą wielokrotności liczb, gdzie wszystkie liczby dwucyfrowe zredukowano numerologicznie do postaci jednocyfrowej liczby całkowitej, a to wyraźnie pokazuje, że każda liczba pojawia się w sześciu polach i tutaj są tylko dwa wyjątki. Dwie takie liczby, które nie pojawiają się w sześciu polach i jest to oczywiście liczba 3 i 6. Liczby 3 i 6 pojawiają się w 12 polach, nie w sześciu. Ale 1 plus 2 daje nam oczywiście 3, więc znowu wracamy do naszego magicznego początku, tak? Liczba 9 stanowi w kwadracie wedyjskim taki absolutny wyjątek, gdyż pojawia się tam aż 21 razy. Ale jak zredukujemy 21 do postaci jednocyfrowej, czyli 2 plus 1, daje nam znowu 3. Ponadto kwadrat wedyjski składa się z 81 pól, co po redukcji 8 plus 1 daje nam znowu 9. I te pola uszeregowane są po 9 w pionie i 9 w poziomie. Podczas gdy pierwszy rząd i pierwszy pion, ja będę sobie teraz patrzyła na moją magiczną karteczkę, przygotowałam sobie, ale dzieci mi pomalowały i wygląda teraz tak. Nie bójcie się, dla Was przygotuję jakieś lepsze slajdy, nie będziecie musieli tego rozczytywać, tak? Więc z mojej magicznej karteczki wynika, że podczas gdy pierwszy rząd i pierwszy pion stanowią liczby w porządku od 1 do 9, to pozostałe dwa brzegi kwadratu tworzy sama dziewiątka. Tak, widzimy to wyraźnie, zaznaczyłam Wam na kolorowo. Ostatnia z jednocyfrowych liczb nie podlega zmianom. Wszystkie jej wielokrotności również wynoszą 9, a jeśli dodamy do niej jakąkolwiek inną liczbę, to ona także pozostanie niezmieniona, czyli na przykład 9 plus 1 daje nam 10, czyli po redukcji 1, tak? 9 plus 2 daje nam 11, czyli 1 plus 1, 2, tak? 9 plus 3, czyli mamy 12, 1 plus 2 daje nam 3. Każda liczba dodana do dziewiątki po redukcji do postaci jednocyfrowej zostaje niezmieniona. Ta obserwacja prowadzi nas do wniosku, że sumując jednocyfrowe liczby całkowite w tym systemie numerologicznym, możemy w zupełności pominąć dziewiątki,
bądź liczby sumujące się w dziewiątki i nie marnować energii na ich liczenie. Czyli reasumując, w numerologii wedyjskiej wszystkie dziewiątki w działaniach możemy sobie od razu wyeliminować, tak? Nie dodajemy ich, bo one i tak nie zmienią tego efektu działania. Sumując na przykład 2 plus 5 plus 3 plus 1 plus 9 plus 7 plus 9, możemy nie tylko od razu wykreślić sobie dziewiątki, ale również na przykład możemy sobie od razu skreślić 5, 3 i 1, bo one dają nam w efekcie dziewiątkę. Możemy sobie też skreślić 7 i 2, bo to też również daje nam 9. I po takiej redukcji wykreślimy sobie wszystkie dziewiątki, dodajemy wszystkie liczby po kolei, jak robimy to zawsze. Normalnie otrzymalibyśmy 36, czyli 3 plus 6, czyli 9, ale stracilibyśmy na takie równanie dużo więcej energii. Przedstawione 9 cyfr to nie są, kochani, takie jakieś tam zwykłe numerki. To są przedstawiciele energii kosmicznej, które posiadają ukrytą moc i znaczenie. 9 w systemie hinduskim znajduje się poza tak zwaną oktawą prakriti, tak? Czyli tym objawionym wszechświatem. Przez prakriti ja tutaj rozumiem właśnie tą pramaterię, początkową, pierwotną substancję stworzenia, czyli naszą prima materię. Ona jest również ukryta w pojęciach stricte hinduistycznych. W hinduizmie występuje ona obok Puruszy i jest ona energią rodzaju żeńskiego, kontrolowaną przez Brahman, czyli przez Twórcę, tak? Prakriti jest zawsze zależna. Zarówno żywe istoty, jak i materia znajdują się pod panowaniem i kontrolą. Żywe istoty, chociaż są integralnymi cząstkami Boga, mają być uważane za prakriti. Czyli nasza dziewiątka w tym systemie hinduistycznym znajduje się poza tą oktawą prakriti, czyli tym objawionym wszechświatem. I prakriti, rozumiana jako ta odwieczna natura, składa się z trzech gun i pięciu elementów. Dziewięć, które wykracza poza tę przemijającą naturę, jest liczbą niezmiennej puruszy, czyli świadomości. Osiem liczb prakriti plus jedna puruszy tworzy dziewięć, czyli ten objawiony świat imion i różnych form. Jedyna porusza zwielokrotnia się i stwarza formę w połączeniu z tą ośmioraką prakriti, tak? Wielokrotność ósemki w kwadracie wedyjskim to jest jej redukcja aż do jedynki. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I dopiero pomnożona przez 9, ósemka odzyskuje swoją moc i staje się dziewiątką, tak? Czyli 8 razy 9 to będzie 72, 7 plus 2 równa się 9. Pomnożona przez 10, czyli 1 plus 0, znowu staje się ósemką i odzyskuje swoją podstawową wartość. Czyli ósemka 8 razy 10 to jest 80, czyli znowu 8, tak? I może wtedy właśnie ona utworzyć serię ósemek w połączeniu z jedynką, dwójką i tak dalej. Aż do 89, kiedy to dołączona dziewiątka opuszcza ją i rozpoczyna swoją własną serię dziewiątek, tak? Czyli dziewięć jest liczbą puruszy i ogranicza się stopniowo, aby wyłonić z siebie inne liczby. Pomijamy teraz całkowicie kolumnę i rząd dziewiątek i rozpatrujemy tylko i wyłącznie kwadrat utworzony przez liczby od 1 do 8, tak? Kwadrat wedyjski pozwala nam zaobserwować grę przeciwieństw w procesie mnożenia liczb, tak? Łącząc jedynkę w lewym górnym rogu i jedynkę w prawym dolnym rogu, otrzymujemy przekątną, która w połowie staje się swoim lustrzanym odbiciem. Czyli najpierw mamy 1, 4, 9, 7 i dalej mamy
odwrotność, tak? Czyli 7, 9, 4, 1. Podobnie jeśli weźmiemy drugą przekątną wedyjskiego kwadratu, łączącą dwie ósemki w prawym górnym rogu i tę ósemkę w lewym dolnym rogu. Tutaj również ciąg liczbowy od połowy przekątnej stanowi jej lustrzane odbicie, tak? Mamy kolejno 8, 5, 9, 2 i dalej 2, 9, 5, 8. Liczby w pierwszej kolumnie od lewej to są liczby od 1 do 8, przepraszam. Liczby w pierwszej pionowej kolumnie od prawej to liczby od 8 do 1. I druga kolumna od lewej będzie odwrotnością drugiej kolumny od prawej. Trzecia kolumna od lewej będzie odwrotnością trzeciej kolumny od prawej, a czwarta kolumna od lewej będzie odwrotnością czwartej kolumny od prawej. I ta sama korelacja będzie zachodzić we wszystkich rzędach. Pierwszy rząd od góry to odwrotność pierwszego rzędu od dołu, drugi rząd od góry to odwrotność drugiego rzędu od dołu i tak dalej, tak? I przypisując liczbom odpowiednie kosmiczne energie, które wpływają na nasz Układ Słoneczny, widzimy te same opozycje numerologiczne, tak? Czyli Słońce, które oznacza światło, oznaczone numerem 1, i jego przeciwieństwo numer 8, czyli Saturn, ciemność. Dwójka, czyli Księżyc, który utożsamiany jest z przywiązaniem, i siódemka jako jego przeciwieństwo, czyli Ketu, związane z niezależnością, tak? Trójka jako Jowisz, rozumiany jako nauczyciel bogów, i jego przeciwieństwo szóstka jako Wenus, czyli nauczyciel demonów. I ostatnia już taka para opozycji to będzie czwórka, czyli Rahu, utożsamiane z szkodliwością, i piątka, czyli Merkury, utożsamiane z dobroczynnością, tak? Nieprzypadkowo użyłam tutaj określenia gra przeciwieństw, gdyż magiczny kwadrat wedyjski ma wiele wspólnego z grą, a mianowicie z grą w szachy właśnie. Nieprzypadkowo również, kochani, Lewis Carroll rozegrał fabułę drugiej części przygód Alicji na szachownicy, tak? Mam tu na myśli oczywiście Alicję po drugiej stronie lustra. Po pominięciu rzędów dziewiątek otrzymujemy bowiem nic innego jak właśnie szachownicę, a przejście Alicji na drugą stronę lustra nawiązuje do wspomnianych już lustrzanych odbić w obrębie naszego magicznego kwadratu wedyjskiego, czyli naszej matrycy rzeczywistości. Przekątne kwadratu wedyjskiego dzielą go na cztery trójkąty, a boki każdego z nich sumują się kolejno do liczb 3, 6 i 9. Nikogo już to chyba nie dziwi, tak? W zasadzie to mowa o dwóch takich samych trójkątach i ich lustrzanych odbiciach. Pójdźmy jednak o krok dalej. Co stanie się, jeśli z całego kwadratu wedyjskiego usuniemy wszystkie trójki, wszystkie szóstki i wszystkie dziewiątki, które stanowią niejako taki szkielet tego kwadratu, tak? Pozostałe liczby, one połączą się w takie jakby pary, tak? I utworzą prostokąt 3 na 6. Tutaj również widoczna będzie zasada lustra, zarówno po przekątnych w kolumnach i w wierszach, jak i wewnątrz tych par liczbowych, tak? Każdą z tych par możemy następnie zredukować numerologicznie do postaci jednocyfrowej i za każdym razem będzie to jedna z naszych trzech cyfr. Albo trójka, albo szóstka, albo dziewiątka. Przy czym dziewiątki utworzą jakby środkowy pień, wokół którego na przemian będą oscylować trójki i szóstki. Co ciekawe, dokonując numerologicznej redukcji poprzez wykreślenie wszystkich dziewiątek oraz cyfr, które da się zsumować do dziewięciu, pozbędziemy się wszystkich cyfr, co daje nam końcowy wynik 9. Czyli cały kwadrat wedyjski można sprowadzić do zaledwie jednej cyfry i jest nią właśnie dziewiątka. Nie bez powodu
Tworzy ona w kwadracie wejdyjskim swój własny, niepowtarzalny wzór, niedopełniany przez żadną inną liczbę, tak? Finalnie wszystkie liczby wreszcie do niej wracają, zanim zostaną pomnożone przez 10 i zainicjują własną serię liczb. Pamiętamy jednak, że w numerologii wedyjskiej redukuje się wszystkie dziewiątki, jako że nie wpływają one na wynik naszych działań. W efekcie więc cały kwadrat wedyjski sprowadza się do zera, tak? Bo jeśli zredukujemy tą dziewiątkę, no to w efekcie zostaje nam kompletnie nic. Sztuka religijna islamu, zgodnie z zasadami Koranu, nie przedstawia nigdy żadnych postaci ludzkich ani postaci zwierzęcych. Z tego powodu wszystkie budowle, detale architektoniczne czy podstawowe przedmioty użytkowe w kulturze muzułmańskiej, one są zdobione różnymi ornamentami kaligraficznymi albo geometrycznymi. Kwadrat wedyjski był znany także muzułmańskim artystom i rzemieślnikom. Przy jego pomocy stworzyli oni wiele fantastycznych wzorów, muzułmańskie mozaiki, wszechobecne w meczetach, nie tylko w Maroku. One wszystkie powstały właśnie przy pomocy wedyjskiego kwadratu magicznego. Albowiem łącząc ze sobą pola o takich samych liczbach, za każdym razem otrzymujemy inny geometryczny wzór, tak? W podobny sposób sztuka islamu wykorzystywała właśnie te magiczne kwadraty planetarne, o których będziemy mówili sobie w następnym odcinku. I możecie się pobawić, jeśli macie ochotę, z wedyjskim kwadratem, dlatego że będę nagrywała w przyszłości też odcinki na temat świętej geometrii, która jest również związana z kwadratem wedyjskim. I święta geometria, kochani, świętą geometrię się praktykuje, a nie studiuje, tak? Więc taka zabawa z kwadratem wedyjskim również może przynieść Wam różne nieoczekiwane odkrycia, jakieś takie większe zrozumienie tematu, jeśli po prostu się nim sami pobawicie, a nie tylko wysłuchacie tego, co ja Wam miałam do powiedzenia. Dlatego ja Was zachęcam, żebyście się pobawili z tymi wzorami. Zabawa z tymi wzorami bardzo angażuje obie półkule mózgowe, dzięki czemu wspomaga ona zdolności intuicyjne, a finalnie umożliwia ona również dotarcie do informacji ukrytych za tymi rysunkami, tak? Na przykład nakładając na siebie wzorce związane z poszczególnymi liczbami, możemy obserwować wzajemne zależności i powiązania między nimi. Również łącząc ze sobą trójki, szóstki i dziewiątki, zaobserwujemy, że utworzą one taki ciekawy krzyż, którego szkielet wyznaczają dziewiątki, a otaczają go dwa bliźniacze, choć różnie położone, krzyże z trójek i z szóstek, tak? Możemy też pokolorować poszczególne pola kolorami planet, które odpowiadają poszczególnym liczbom, a otrzymane wzory wizualne w kolorze wykorzystać do badania zależności pomiędzy planetami. Możesz też utworzyć swój własny wzorzec wizualny, nakładając na siebie wzorce utworzone przez Twoją liczbę duchową, liczbę przeznaczenia i liczbę imienia. Ja Was bardzo zachęcam do takich różnego rodzaju eksperymentów z magicznym kwadratem wedyjskim. Może odkryjecie jeszcze jakieś inne powiązanie tego kwadratu z naszymi magicznymi liczbami, czy 3, 6, 9. Może odkryjecie coś, o czym nie wspomniałam. Jestem przekonana, że ten kwadrat skrywa o wiele więcej tajemnic, do których jeszcze nie dotarliśmy. I jest czymś w rodzaju takiego matematycznego fenomenu, czymś, czego człowiek nie byłby w stanie sam wymyślić. Ja się z Wami już na dzisiaj żegnam, kochani. Jeśli chodzi o ćwiczenia z filmu The OA, będę kontaktowała się z osobami, które bardzo dużo osób się zdecydowało pomóc mi w nagrywaniu tych ćwiczeń, więc mam nadzieję, że uda się coś fajnego z tego wyrzeźbić i że faktycznie już niebawem będziemy mogli zacząć je razem ćwiczyć. Razem mam na myśli oczywiście każdy sam w domu, ale no i tak jest to jakaś tam forma połączenia
naszej wspólnej energii. Kochani, poproszę o lajki, poproszę o subskrypcję, poproszę o komentarze, o taką no, minimalną wymianę naszej energii, tak? I życzę Wam dobrego dnia. Do usłyszenia.